Cześć, tutaj Kawiak Jones. Wyobraźcie sobie miejsce na naszej planecie, które od ponad 5 milionów lat nie ma absolutnie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Miejsce, w którym nigdy nie świeciło słońce i w którym jest o połowę mniej tlenu niż na powierzchni. Miejsce tętniące życiem, które toczy się swoim torem od milionów lat i toczyłoby się dalej, nawet gdyby kataklizm lub wojna nuklearna zniszczyły całe życie na powierzchni. Ciężko to sobie wyobrazić, co? A jednak to wszystko to prawda, takie miejsce istnieje i to całkiem niedaleko, bo w Rumunii, a odkrycie jaskini Movile jest z pewnością jednym z największych odkryć speleologicznych XX wieku. Istnieje też szansa, że dzięki informacjom z tej groty dowiemy się, jak w ogóle powstało życie na Ziemi, albo jak walczyć z ociepleniem klimatu. Zainteresowani? To zapraszam do oglądania. Historia jaskini Movile zaczyna się w 1986 roku, kiedy to rumuński dyktator Czałczesku wymarzył sobie elektrownię termalną nad brzegiem Morza Czarnego. Jak głosi legenda, miejsce na odwierty w swojej nieskończonej mądrości miał wskazać sam dyktator z pokładu helikoptera. Podczas prac budowlanych i próbnych odwiertów robotnicy trafili na pustkę na głębokości około 20 metrów. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ta pustka to jedyny na całym świecie ekosystem niezależny od energii solarnej. Pierwsi naukowcy weszli do Movile dopiero 4 lata później, w 1990 roku. Zaskoczyły ich tam dwie rzeczy. Niemal absolutny brak stalaktytów i nacieków oraz niespotykana w żadnej innej jaskini mnogość form życia. Pierwsza osoba, która tutaj weszła, czyli rumuński speleolog Christian Laszczu, wspominał, że ze względu na ilość życia wokół niego czuł się tam bardziej jak w dżungli niż w podziemiach. W pewnych miejscach na obszarze 1 m² naliczono nawet 1500 owadów, co jest speleologicznym rekordem świata. W grocie Movile odkryto do tej pory 48 gatunków zwierząt, z których aż 33 są endemiczne, to znaczy występują tylko tutaj i nigdzie indziej na naszej planecie. Wśród zwierząt tu żyjących możemy wyróżnić podziemne bezokie pająki, pijawki czy bezokie wodne skorpiony, o których istnieniu przed odkryciem tego miejsca nikt nie miał pojęcia. Cały system nie jest wielki, bo ma około 300 metrów długości i składa się z dwóch części, lądowej i podwodnej. Część lądowa ma do 2 metrów wysokości i obfituje w jeziorka pełne metanu i siarkowodoru. Na część podwodną składa się kilka kieszeni powietrznych, w których kombinacja gazów jest tak zabójcza dla ludzi, że trzeba tam oddychać przy pomocy aparatów oddechowych. Naukowcy z NASA, którzy badali tą jaskinię, określili ją mianem podziemnego Marsa, gdyż najbardziej na świecie przypomina warunki panujące na czerwonej planecie. Nie mówię tutaj o powierzchni, na której prawie na pewno nie ma życia, tylko o marsjańskich podziemiach, w których naukowcy spodziewają się je znaleźć. Z pewnością zastanawiacie się właśnie, w jaki sposób życie przetrwało w tych bardzo trudnych warunkach, bez światła i dostępu do powierzchni. Należy zacząć od tego, że jedną z najważniejszych przemian biochemicznych na naszej planecie jest fotosynteza. To ona utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze i sprawia, że rośliny i inne organizmy przetwarzają związki nieorganiczne, takie jak węglany czy dwutlenek węgla, na związki organiczne, takie jak węglowodany, tłuszcze i białka. Do tego procesu niezbędne jest słońce, dlatego życie w jaskini Movile musiało oprzeć się na innym procesie, chemosyntezie, która jest znacznie starsza i prostsza od fotosyntezy. Na samym dole łańcucha pokarmowego w jaskini Movile znajdują się bakterie zwane chemoautotrofami, które utleniają zawarte w powietrzu i wodzie metan i siarkowodór, wydalając tym samym składniki odżywcze dla innych bakterii i grzybów. Bakterie chemoautotroficzne występują w formie cienkiego kożucha na powierzchni jeziorek lub na ścianach jaskini i czerpią energię z rozpadu siarkowodoru na kwas siarkowy. To dzięki nim ciągle pojawiał się nowy pokarm dla mikroorganizmów heterotroficznych, czyli żywiących się tylko materią organiczną. Te bakterie z kolei są pokarmem dla mniejszych owadów, a na te owady polują pająki, wodne skorpiony czy jaskiniowe pijawki. Co ciekawe, pająki w Movile, mimo braku much, ciągle tworzą sieci i machają odnóżami. Jak odkryli naukowcy, znajdują się tam owady, które często skaczą i to właśnie na nie zasadzają się pająki. W tym miejscu wszystko zaczyna się od bakterii. Nawet sam proces krasowy, czyli powstawania podziemnych pustek, dzięki mikroorganizmom ciągle trwa. Pewien rodzaj bakterii z Movile wytwarza kwas siarkowy, który jest żrący dla wapiennych skał, w których powstała jaskinia. Dzięki tym organizmom to miejsce bardzo, ale to bardzo powoli, ale rośnie. Proces ten wydziela duże ilości węgla, co wyjaśnia, dlaczego znajduje się go tam od 2 do nawet 3,5%, czyli 4 do 7 razy więcej niż na powierzchni. Ten sam dwutlenek węgla jest przetwarzany przez bakterie chemoautotroficzne i kółko się zamyka. Natura wymyśliła perpetuum mobile. 5 milionów lat w odosobnieniu znacznie zmieniło żyjące tu zwierzęta. Prawie wszystkie z nich wykazują cechy ewolucji regresywnej. Utraciły pigment i są niemal przezroczyste. Nie posiadają też oczu, a zamiast nich wykorzystują rozrośnięte czółki. Fajnie też tutaj widać pomyłki ewolucji, gdyż niektóre pająki rodzą się z oczami i tracą je w późniejszych etapach życia, w imię zasady, że nieużywany narząd zanika. Wszystkie zwierzęta tu żyjące wyglądają i zachowują się jak z filmu science fiction. W 2005 roku powstał nawet film Jaskinia zainspirowany właśnie jaskinią Movile, ale jego oceny na Filmwebie są tak słabe, że mówię o tym raczej w ramach ciekawostki niż rekomendacji. Istnieją dwie teorie na temat tego, w jaki sposób te organizmy tutaj trafiły. Pierwsza jest prosta. Zwierzęta wpadły tutaj 5 milionów lat temu i z bliżej nieokreślonych przyczyn jaskinia się zamknęła. Druga teoria jest o wiele bardziej rozbudowana i trudniej ją potwierdzić. 5 milionów lat temu w epoce miocenu przesuwająca się na północ Afryka zablokowała cieśninę gibraltarską i zatrzymała dopływ wody do Morza Śródziemnego. W efekcie tej blokady morze wyschło, a to wpłynęło na cały klimat w rejonie. Mogło to zmusić zwierzęta do ucieczki pod ziemię, gdzie atmosfera bogata w siarkę zapewniała dużo pożywienia i ochronę przed drapieżnikami. Na korzyść tej teorii przemawia fakt, że żyjące w Movile pająki są blisko spokrewnione z osobnikami żyjącymi do dziś na Kanarach ponad 4000 km dalej. Świadczy to o tym, że podziemna flora utknęła tutaj w czasach, kiedy klimat był taki jak na Kanarach, czyli tropikalny. Ale nie wszystkie gatunki trafiły tutaj w tym samym czasie. Na przykład jeden gatunek ślimaka trafił tutaj dopiero 2 miliony lat temu, na początku epoki lodowcowej. Nie wiemy, w jaki sposób dostał się do tej teoretycznie zamkniętej jaskini. Wiemy natomiast, że skłoniła go do tego panująca tu stała temperatura 25 stopni. Na samym początku wspominałem, że oprócz fauny speleologów zaskoczył brak stalaktytów i nacieków. Powstają one, gdy woda z powierzchni przesiąka do jaskini, zbierając po drodze minerały, które odkładają się w naciekach. W przypadku tej groty coś takiego nie ma miejsca. Obecna tu woda znacząco różni się od wody z pobliskich studni i ujęć i pochodzi z głębokich źródeł geotermalnych, bogatych w siarkowodór i metan, tak ważne dla przetrwania tego ekosystemu. Oprócz nieobecnych nacieków świadczy o tym również brak często spotykanych w okolicy radioaktywnych izotopów w osadach w Movile. Nawet katastrofa nuklearna w Czarnobylu nie dała rady wpłynąć na życie w tym miejscu, a gruba, nieprzepuszczalna warstwa gliny orchowej znajdująca się nad jaskinią skutecznie izoluje ją od świata zewnętrznego. Odkrycie tego miejsca to prawdopodobnie jedno z największych odkryć speleologicznych XX wieku. Ten unikalny ekosystem jest jednak bardzo delikatny, co wymaga specjalnych działań mających na celu utrzymanie go w takim stanie, w jakim się teraz znajduje. Wejście do jaskini zabezpieczone jest 3 włazami. 2 pierwsze to metalowe włazy, mające zatrzymać nieproszonych gości od wejścia do groty z toksyczną atmosferą. 3. właz jest włazem gazowym, który zapobiega wymianie gazów pomiędzy jaskinią a powierzchnią. Jest to bardzo ważne, gdyż jak zauważono, im gorsze warunki atmosferyczne dla ludzi, tym większa populacja zwierząt, więc przewietrzenie tej groty mogłoby zniszczyć cały ekosystem. Do tego niesamowitego miejsca mają wstęp niestety wyłącznie naukowcy i to przy zachowaniu kilku zasad. Aby zabezpieczyć to miejsce przed bakteriami i wirusami z powierzchni, każdy schodzący musi zdezynfekować swój kombinezon i buty. Różnego rodzaju mikroby znajdują się również w naszych płucach, więc już samo oddychanie może potencjalnie skazić atmosferę. Dlatego w jaskini mogą przebywać maksymalnie 3 osoby naraz i nie dłużej niż przez 6 godzin. Po tym czasie i tak trzeba wychodzić, gdyż ze względu na niską zawartość tlenu i obecność toksycznych dla ludzi gazów może dojść, a prędzej czy później na pewno doszłoby, do niewydolności nerek i śmierci. Dlatego właśnie przez pierwsze 24 lata było tutaj tylko 30 osób, a do dzisiaj ich liczba nie przekroczyła nawet setki. Mimo to śmiało można założyć, że naukowców w tej jaskini będzie jeszcze więcej i wynika to z kilku faktów. Po pierwsze, żyjące tutaj bakterie pochłaniają dwutlenek węgla i metan, czyli 2 główne gazy cieplarniane, co stwarza wiele nowych możliwości redukcji ich zawartości w atmosferze. Po drugie, dzięki tym bakteriom możemy się dowiedzieć, w jaki sposób powstało życie na Ziemi, bo warunki tutaj panujące są bardzo podobne do warunków panujących na Ziemi na początku jej istnienia. Słońce nie przebijało się wtedy przez gęste chmury składające się z dwutlenku węgla, metanu i amoniaku. Atmosfera miała bardzo podobny skład do tej panującej w Movile. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie wyglądały pierwsze żywe organizmy na naszej planecie. Dodam tutaj jeszcze, że do tej pory poznaliśmy być może 1% jaskiń na naszym globie i obiektów takich jak ten mogą być setki, jeżeli nie tysiące. Wiemy więcej o otaczającym nas kosmosie niż o dnach naszych oceanów, których poznaliśmy tylko 5%. Jaskiń znamy tylko 1%, ale tak naprawdę to może być 1 promil, gdyż powierzchnia oceanów jest znana, a ilość jaskiń tylko szacowana. To tylko jedna jaskinia, a dzięki niej poznaliśmy kilkadziesiąt nowych gatunków, znacznie poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat flory i fauny i być może okaże się ona pomocna przy zrozumieniu, jak powstało życie na Ziemi, czy w walce z globalnym ociepleniem. Szach mat wszyscy pytający w komentarzach, po jaką cholerę w ogóle interesować się podziemiami. Z mojej strony to by było na tyle. W kolejnym odcinku wracamy do podziemnego miasta, a jeżeli uważasz, że zasłużyłem i chcesz więcej takich filmów, to rozważ proszę wsparcie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!